Paraliż na drogach w województwie śląskim. W piątek od wczesnych godzin porannych kierowcy niemal w całym regionie mieli ogromne problemy. Wskutek intensywnych i nieustających opadów śniegu wiele ciągów komunikacyjnych było zablokowanych. Ci, którzy mogli, zawracali, inni w drogowych korkach spędzili dziś nawet kilka godzin. Jadę blisko do Bierunia, ale już jadę godzinę, 500 metrów. To są trudne warunki. Cały czas wygląda droga w ten sposób. Dłużej się stoi niż się jedzie. No niestety, no korek trudno. Ci drogowcy choćby chcieli coś zrobić, nie zrobią, bo jak przejadą? Ciężko się jeździ w takich warunkach? Bardzo ciężko, bardzo trzeba uważać. Jestem od 7, 10 minut u lekarza na zastrzyku i teraz wracam do Tychów i to jest godzina 12. Ja sądzę, że to jest spowodowane śniegiem oczywiście, ale organizacją ruchu, że to się skumulowało. Na tej jednej drodze, bo na autostradzie był korek jakiś w obie strony. I faktycznie największy zator tworzył się przez wiele godzin na autostradzie A4 w rejonie węzła Mysłowice. Tam pasy jezdni zostały zablokowane zarówno w kierunku Katowic oraz Krakowa, gdzie jeszcze w nocy kierowca samochodu ciężarowego wpadł w poślizg i stanął w poprzek. Jak przekazała nam śląska drogówka, tylko do godziny 14 odnotowano ponad 200 zgłoszeń zdarzeń drogowych. Dodatkowo tam skrzyżowanie dróg z drogą S1 spowodowało to, że te utrudnienia, szczególnie w godzinach wczesnoporannych, kiedy większość z nas chciała dostać się do pracy, były bardzo ogromne. Natomiast poza tym droga DK44 i skrzyżowanie z DK81 na terenie Mikołowa, tam również były problemy na skutek zdarzenia drogowego. Drogi wojewódzkie, rzeczywiście te ciężarówki dzisiaj stanowiły duży problem. Wiele z nich miało problem z podjazdem na wzniesienia. Koła ślizgały się na zaśnieżonej i oblodzonej jezdni, a za nimi w niedługim czasie tworzyły się duże kolejki samochodów. Kierowcom szybko udzielała się nerwowa atmosfera. Niektórzy próbowali wyprzedzać toczące się ciężarówki, a to tylko pogarszało sytuację. Tak jak ciągle sypiący śnieg, za którym nie nadążały również służby drogowe. Na naszych drogach sprzęt pracuje, mamy około 150 jednostek sprzętu do zimowego utrzymania dróg. W większości ona jeździ. Wczoraj i dzisiaj przejechał ten sprzęt około 50 tysięcy kilometrów, więc to jest znaczna ilość. Odśnieżamy również oczywiście chodniki i kładki dla pieszych, więc ta ilość infrastruktury jest spora. Ponad 30 pługopiaskarek angażuje również Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach, które na drogach Katowic swoją zmianę rozpoczęły już o 3 w nocy. Służby przyznają, że robią co w ich mocy, jednak w tych ostatnich dniach natura zwycięża. Do tej pory wysypaliśmy 340 ton soli. Przejechaliśmy około 5 tysięcy kilometrów. To jest naprawdę liczby potężne. Prognoza jest taka, że ten opad zelży, natomiast no, będzie padać nieprzerwanie do dnia jutrzejszego. Reagujemy na bieżąco, wielokrotnie jest tak, znając prognozę pogody, wyjeżdżamy wcześniej. Katowice to jest duże miasto, mamy sprzęt rozstawiony w różnych dzielnicach, jesteśmy w stanie bardzo szybko zareagować. Niestety przy ciągłym opadzie no skutki wszyscy widzimy na mieście, tak? Mimo naszego zaangażowania i tych liczb, o których powiedziałem wcześniej. Według prognoz IMGW w ciągu najbliższych dni opady śniegu mają ustać, jednak w ich miejsce może pojawić się gołoleć. Należy spodziewać się również marznących opadów deszczu, bo temperatury mogą znacząco spaść poniżej minus 10 stopni. Kierowcy muszą zatem uzbroić się nie tylko w zimowe opony, ale i cierpliwość.